Dzisiaj pokażę, jak przygotować pyszne danie. To danie jest bardzo proste do wykonania, a będzie to spaghetti bolognese. Podstawą tego dania są dwa składniki, można powiedzieć, mianowicie makaron typu spaghetti i sos mięsno-warzywny. A zatem będziemy potrzebowali na opakowanie makaronu typu spaghetti, jest to 500 gram, także 500 gram mięsa. Ja mam mięsa mielonego, ja tutaj mam akurat z łopatki wieprzowe i wołowiny, ale można wybrać dowolne mięso, czy też można wykorzystać również wędlinę. Będziemy potrzebowali 3 niewielkie marchewki, 4 łodygi selera naciowego, wykorzystam także 2 puszki pomidorów, 2 niewielkie cebulki i 2 ząbki czosnku. Warzywa i mięso podsmażę na oliwie z dodatkiem masła. Będzie potrzebne również 200-250 ml bulionu drobiowego. Jeśli chodzi o przyprawy, to będzie po łyżeczce oregano, bazylii, a także świeżo zmielony pieprz i sól. Do dekoracji wykorzystam także kilka pomidorków i listki świeżej bazylii. Danie posypię żółtym serem. Ja tutaj mam akurat ser typu mozzarella. Zaczynam od pokrojenia warzyw, seler w plasterki, marchewkę zetrę na tarce, a czosnek i cebulę posiekam. Wszystkie warzywa mam już pokrojone, a zatem zabieram się za smażenie. Wstawiłam wodę na makaron i zabieram się za podsmażenie warzyw. Na rozgrzaną patelnię wlewam tak około 2 łyżek oliwy. Wrzucam kawałek masła. I cebulkę. Będę podsmażała cebulę do momentu zeszklenia. Dorzucam czosnek. Przemieszam. I po chwilce dorzucam marchewkę i selera. Wszystko dokładnie wymieszam. I będę podsmażała do miękkości warzyw. Oczywiście podsmażam na małym ogniu. Dodaję jeszcze kawałeczek masła, który mi został. Warzywka mam już podsmażone. Przepięknie wyglądają i fajnie pachną. Będą również bardzo dobrze smakowały, bo podsmażałam je na oliwie z dodatkiem masła. Zgarniam teraz na jedną połowę, a na drugą przerzucam mięso. I będę je podsmażała do momentu, jak stanie się takie lekko brązowe, jak zmieni kolor. Mięso mam już ładnie obsmażone. Zobaczcie, zmieniło kolor. Ja oczywiście podczas smażenia cały czas mięso rozdrabniam. O, zobaczcie, nie widać żadnych nieobsmażonych części mięsa. Teraz przyprawię naszą całą patelnię ziołami, a zatem mam bazylię, oregano i 3 takie solidne szczypty soli. Wszystko dokładnie przemieszam i zaraz doleję bulion. Wszystko dokładnie wymieszane. Dolewam tak połowę tej porcji bulionu i znowu przemieszam i będę podgotowywała tak około 5 minut, a w międzyczasie ugotuję makaron. Do osolonej wrzącej wody wrzucam makaron i
będę gotowała około 10 minut, żeby makaron był al dente. Minęło 5 minut i przechodzę w zasadzie do ostatniego etapu, a zatem wrzucam pomidorki z puszki na patelnię i będę podduszała tak jeszcze około 10 minut do momentu, jak sos zacznie nam gęstnieć, a przyprawię pieprzem dopiero pod sam koniec, na minutkę, dwie przed wyłączeniem gazu. Sos mam już prawie gotowy. Zobaczcie, jak zgęstniał. Jeszcze przyprawię tylko świeżo zmielonym pieprzem i za minutkę wyłączam gaz. Sosik cudownie pachnie, doskonale też wygląda, a w międzyczasie ugotował mi się makaron i za moment odcedzę i za chwilkę podaję obiad na stół. Danie mam już prawie gotowe, jeszcze odrobina żółtego sera i świeża bazylia. I jeszcze listek na wierzch i porcja jest gotowa. Jest to naprawdę bardzo pyszne danie. Przygotowanie nie jest zbyt skomplikowane, szczególnie uwielbiane jest przez młode pokolenie, ale nie tylko oczywiście. Ja to danie gorąco polecam i życzę smacznego